w zeszłym roku, mówi, wiesz, słuchaj, jest taka możliwość, żebyśmy tak chce pojechać może do Czarnobyla. Ja mówię, no fajne miejsce na wakacje, nie? On mówi, no słuchaj, bo to tak, mam takich dwóch przewodników, ale no nie chcemy tak jak tam wszyscy, chcemy tak trochę lepiej to zobaczyć. Ja mówię, no dobrze, jak będzie, będzie grupa, no będzie 6-8 osób, 3 samochody terenowe. Wyprawa do Czarnobyla była lądem, bo umówiliśmy się wszyscy razem, że będzie w Ustrzykach Górnych się zbieramy, więc musiałem dotrzeć do Ustrzyk Górnych. Okazało się przy okazji, że z Poznania do Ustrzyk lądem się idzie dłużej niż się w Dubaju, w Warszawie z powrotem. Odległości dzisiaj są no, relatywne mocno. Umówiliśmy się w tych Ustrzykach wcześniej rano, 11 października ubiegłego roku ruszyliśmy przez granicę na Ukrainę. No i pierwsze 5 km przyjechali już z tymi taki wielki obrad oczy. No Ukraina wygląda tragicznie. Wygląda dokładnie tak, jakby się czas zatrzymał w latach 70., wczesnych 80. Kompletnie zastygły sowiecki świat, sowiecka mentalność. Wódka pita ze słoików po musztardzie, wszystko rozpadające się, szare, takie bury przygnębiające, na bramie milicjanci w zasadzie, tak, milicjanci ukraińscy, których twarzy nie wyrażają żadnych uczuć. Jest to sowiecki oficer z automatem kałasznikowa na ramieniu, sprawdzają dokumenty, trochę się skrzywia, bo tu trzy terenowe samochody na polskich blachach stoją, rano świecą i chcą wjechać, no ale mamy pozwolenie, wjeżdżamy. Pierwsza rzecz, której my nie mamy świadomości tutaj, mówimy o katastrofie w Czarnobylu. Czarnobyl to była, to jest miasto, które jest od elektrowni oddalone 15 km. W lesie nie ma żadnych dźwięków, nie ma ludzi, nic. Ktoś tam się śmiał, że faktycznie efekt tego choroby uzyskiwano w ten sposób, że wiatr wiał i gdzieś zacymiały zawiasy na jakieś okienku dawały taki dźwięk faktycznie. Kompletnie nic się nie dzieje. To była część, która jest, nie wiem, czy parodia dla dzieci, po prostu taki ma charakter bardzo trupi, bym powiedział. Coś, co jest w całej zonie, niezależnie czy to jest ośrodek wypoczynkowy, który był zbudowany specjalnie dla ludzi pracujących, który problematą. Czy to jest, nie wiem, miasto, czy cokolwiek, ma taki charakter. Tam się zatrzymał czas w takim znaczeniu, że ta natura natychmiast zaczęła odbierać to, co człowiek jej tam zabrał i w ogóle takim naturalnemu procesowi gnicia, rozkładu. To są miejsca, gdzie były reaktory w tych okrągłych takich, nie wiem, baretach, jak się ładnie mówi, fachowych. Studnie, tam były te elementy, gdzie wchodził ten moduł z tym grafitem. Właśnie to ten grafit, który wpuszcza się, to jest normalna technologia stosowana we wszystkich reaktorach atomowych na świecie. I czy komercyjnie, w sensie produkujące energię, czy tam tylko czysto naukowy, to grafit jest tym elementem, który ma zneutralizować, chłodzić ten reaktor atomowy. I no właśnie grafit wyleciał w powietrze podczas katastrofy. To on rozprzestrzenił głównie po okolicy to promieniowanie. Pokazano nam, że Czarnobyl od samego początku, znaczy już jakby po katastrofie, był obiektem wielu eksperymentów. Ludzie całkiem sprytnie doszli do wniosku, że no, takich warunków jak w Czarnobylu, no to nigdzie nie ma na świecie, że byśmy mieli ogromny kawałek świata, który został poddany tak dramatycznemu działaniu izotopów radioaktywnych. Więc co robiono? To hodowano tam na przykład zwierzęta różne. To jest opuszczona, też taka trochę okropna w wyglądzie, opuszczona ferma Norek. To są klapki, które się dialogi. Tą fermę otworzyli już w 1991 roku, czyli już Związek Sowiecki upadł, już powoli Ukraina stała się państwem niezależnym, zaczęli nawet eksperymenty. Chodziło o to, żeby sprawdzić, jaki wpływ na zwierzęta hodowlane może mieć karmienie ich rybami z tego zbiornika zaporowego. Tam są wciąż takie właśnie dziwne rzeczy, jak jakieś, nie wiem, gier komputerowy stoi w słoiku tam po górach, co też jest takim dowodem na tą taką sowiecką siedmienność. Formalnie rywa, i ona tam stoi już 20 parę lat.
Kolejna rzecz, która uderzyła mnie strasznie, to pozostawiane w miejscu, po różnych miejscach, maski gazowe. W sensie, że to nie były maski gazowe, które tam po prostu były w jakimś zestawie, nie wiem, pomocy jak to jest w zakładach przemysłowych, tylko to są maski gazowe w 100% noszone przez tak zwane bioroboty. Bioroboty to byli ludzie, którzy brali udział w akcji usuwania skutków eksplozji w Czarnobylu. Początkowo, jak wyleciał ten płomień z tego reaktora, to akurat vis-a-vis czwartego reaktora miała siedzibę Straż Pożarna. W tej chwili jest tam pomnik upamiętniający bohaterstwo tych ludzi. Ci strażacy, jak strażacy walczyli ogień, wybiegli i poszli gasić. Żaden z nich nie dożył 48 godzin. Oni brali rozżarzone kawałki tego w tych rękawicach, tego grafitu, nie widzą co to jest, a tam była 60 tysięcy razy większa dawka promieniowania niż człowiek jest w stanie zjeść. Oni umarli 48 godzin. W Czarnobylu niczego nie wolno postawić na podłodze. Nic. W plecach nic. Jedyny, to jest procedura twardo przestrzegana do dziś. Jedyny sposób styczności z terenem na terenie Czarnobylu są twoje buty. Jak jest ściana, to się nie opiera. Jak jesteś zmęczony, to sobie kucnij, ale nie dotyka. Bo tam, gdzie jest fizyczna powierzchnia, szczególnie, że ściany, ziemia, wszystko jest, ma jakąś tam chropowatość swoją, to jest miejsce, do której się przyklejają te cząstki, które mogą być napromieniowane. Także, natomiast większym zagrożeniem dla nas dzisiaj byłby umożliwienie roznoszenia tego wszystkiego po świecie, niż sam fakt, że ten Czarnobyl w tej zonie jest tam w jakiś sposób napromieniowany.